Cześć i czołem, z tej strony Patryk Raven, witam na kolejnym odcinku z gierki, w której szabrujemy przez tworza. No i tutaj generalnie jest taka sytuacja, że no troszkę się od ostatniego odcinku podziało, bo odblokowałem parę wysep, tak jak tu widać, Mothnest, jakiś Glutton Island, prawdopodobnie Broken Stairs, tutaj te wielkie kamycory odblokowałem. Rozwinąłem się dosyć ponętnie, mam 860 naszych skill pointów oraz 597 dla naszego statku, co zaraz omówię. Generalnie chciałem tutaj na wstępie wszystkim wspomnieć, że przenosimy się z Twitcha ze streamowaniem na YouTube'a, dlatego każdego z Was zachęcam do subskrybowania tylko i wyłącznie po to, żeby wiedzieć, kiedy doszło do tych subskrypcji, Boże, do tych live'ów i po prostu móc w nich uczestniczyć. Więc teraz tak. Przechodząc do ekwipunku, żeby się nie pogubić, bo jest tego bardzo dużo. Od ostatniego odcinka, na jednym z ostatnich odcinków pokazywałem Wam, że zrobiłem sobie Light Belt Bag, który dawał mi jeden dodatkowy medic kit, 20 więcej amunicji, 12% życia oraz zredukował mi obrażenia od falkonów. Ale udało mi się zebrać ogromne ilości flaksa, bo tutaj siedziałem cały czas na tych farmach, tak jak tutaj one teraz działają. I one pozwoliły mi na to, żebym zrobił sobie kolejne części ekwipunku. One dają, zobaczcie, jeden daje 120, powiedzmy, powera, drugi 140 powera. No i budki, tak jak tu widać, przyspieszają mnie, dają mi większego sprinta, więcej życia oraz redukują damage. Jeśli chodzi o pancerz, ten z kolei zwiększa nam życie i redukuje damage, ale nie bawią nas o tyle te statystyki, a bawi nas najbardziej właśnie equipment power, bo ten, jeżeli będziemy mieli dostatecznie wysoki, będziemy mogli sobie pozwolić na szabrowanie większych, silniejszych baz. Na przykład teraz White Fin jestem w stanie opędzlować, akurat tutaj zahaczyłem o Hungry Gardens, gdzieś tam widać, tutaj sobie podróżowałem. Od południa, od Moth Nest, który odblokowałem, zahaczyłem o gościa, który był Fuel Station. Tutaj delikatnie kantem, powiedzmy, tyłeczka zahaczyłem o tą wyspę i tu mi się pokazały właśnie Redwoody, które są mi potrzebne do rozwoju, modboxy na trójce, jakieś questy, ale niestety jak się oddalimy, to widzimy, wyspa wymaga 860 powera, które tak naprawdę mam, ale nasz statek jest zbyt słaby. No i właśnie tu jest ten problem, że musimy sobie troszkę usprawdzić nasz statek, dlatego ja podbiegam sobie do crafting bench'a, gdzie mamy ogromne ilości rzeczy, które pozwolą mi na rozwinięcie naszego statku. Tyle, że dostałem nowy statek. Jeżeli zobaczymy sobie skyshipy, to był nasz pierwszy statek, taki zwykły, powiedzmy, handlowy statek, jakiś tam durability, plus 30, 530 miał powera, jakieś podstawowe, bazowe statystyki, które były delikatnie powiększone, w związku z tym, że zmieniłem im żagle oraz zwiększyłem storage room i tak naprawdę nic więcej tutaj nie robiłem, ale dostałem nowy kadłub. Ten kadłub polega na tym, że jest zdecydowanie mniejszy, w zasadzie o połowę mniejszy i tak jak widać po ciężarze, poprzedni statek był w stanie udźwignąć aż 24 masy, jeśli tak możemy powiedzieć, nie wiem, czy to przeliczać na kilogramy. Przyjmijmy sobie, że to jest 24 masy. I niestety mniejszy kadłub jest w stanie tylko do 21 udźwignąć. Ja już go sobie delikatnie usprawniłem, możemy sobie zrobić po space Sea Components i tak jak widać, mamy tutaj tych parę komponentów. Na pewno zostawiłem sobie większy storage space, bo to zwiększa mi o 6 aż możliwości ładowania rzeczy do stateczku oraz zamontowałem Sturdy Sails, czyli nasze żagle, które pozwalają mi na lepsze manewrowanie. I tutaj niestety mamy już 17 na 21 ciężaru, więc chciałbym jak najbardziej usprawnić statek, więc w tej sytuacji 17 na 21, czyli mogę sobie pozwolić na dodatkowy element, który waży maksymalnie 4 bądź 2 po 2. Jeżeli wziąłbym na przykład Copper Properel, który zwiększa nam durability, acceleration, deceleration, czyli przyspieszenie i spowolnienie, tak mi się wydaje, oraz zmniejsza fuel consumption, mielibyśmy już jeden element z głowy. Engine zajmuje 5, więc tego nie mogę kupić. Ship Power
Tutaj mamy lepszy engine, on zajmuje 2. Moglibyśmy go wziąć i zwiększyć durability, top forward speed oraz reverse speed, czyli przyspieszenie do przodu i do tyłu. I to by było też dobre zagranie. Chyba że poszlibyśmy w fuel tanka. Na przykład tego najlepszego. Durability fuel plus 15, albo tutaj plus 7,5. Ale szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że ja i tak z tych kanistrów korzystam na tyle mało, że wolałbym podskoczyć właśnie w przyspieszenie do statku. Pytanie brzmi natomiast, czy nie lepiej byłoby zainwestować na przykład w lepszy kanon, na przykład solid kanon, który zwiększa nam komponent weight plus 2. Koniec, kropka. Nie jest jakby podane tutaj, w jaki sposób oddziałuje to na nasz statek, czy on lepiej strzela, czy ma większy damage, czy co w zasadzie robi. Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam najmniejszego pojęcia. Z upgrade'ów zrobiłem sobie szybko na site, to będziemy widzieli, gdzie strzelamy, więc... Więc właśnie. Mogę wybrać dwa. Zostaje mi w takim razie engine, jeden copper, dwa scrap metal kapsuły. To daje durability plus 30, plus 30, acceleration większe, forward speed, deceleration lepsze. Myślę, że pójdziemy w propeller, nie tyle co w engine, bo engine zwiększa faktycznie co dwa, ale tutaj zmniejsza nam troszkę fuel consumption, a ponieważ nie możemy wziąć sobie lepszego fuel tanka, dlatego poszedłbym właśnie w ship power plus 50 z uwagi na lepszy propeller. Więc to jest rzecz, którą chcę kupić. Doszła nam kolejna rzecz i po prostu zainwestowajmy sobie tutaj w kanon. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Jeśli nie, to jak najbardziej w komentarzach każdy może mnie tutaj śmiało ochrzanić za błędne podejmowanie decyzji. Generalnie widzieliście, że mam bardzo dużo żelaza, bardzo dużo kopera. Tak jak widać tutaj pozbierałem sobie ile? 10 koperów. Przetopiłem wszystkie asteroidy, których miałem chyba 30 sztuk. Przetopiłem je również na żelazo, żeby mieć. No to zabiera tyle czasu, że naprawdę stwierdziłem, daruję wam to, żebyście się nie musieli nudzić. Mamy box mod tier 1 i to jest chyba do statku, więc władujmy tego boxa tutaj. Special shotgun barrel. Ja bardzo lubię usprawniać shotguny, więc zobaczmy sobie od razu w ekwipunku, co mi to dało. Gdzieś tam wcześniej znalazłem właśnie damage plus 5.6, a ten mi daje roll reloads your magazine by 10%, czyli każde zrolowanie regeneruje mi magazynek. Faktycznie to zwiększa troszkę power, ale nie chcę tego stosować, bo ja bardzo mało roluję tak naprawdę postacią. Staram się bardziej podchodzić typów od tyłu i ich tam bałamucić, wiecie, z grubej rury. Więc na razie pozbierajmy sobie rzeczy, które mi tutaj wypadły. Od razu harwestujemy następną rzecz. Też lili spadowa, ty mi się tu kurde w robotę wtrążalasz. I posadzimy sobie, myślę, że tym razem kabaczki, żebyśmy troszkę odzyskali gotówki. No bo miałem chyba 6 dokładnie naszych pointów, ale wszystko wykorzystałem na usprawnienia statku. Więc lepiej, żeby nam się to po 10 minutach, o patrzcie, po 8 teraz, stworzyły kabaczki i je zaczniemy sprzedawać. Dobra, ładujmy tu. Skoczymy sobie na nasz statek, który ma, o dziwo, specjalną umiejętność. To nie jest taki zwykły statek, tylko najpierw musimy sobie tutaj przysiąść, przytrzymać E i zamontować to, co kupiliśmy, czyli lepszy kanon. Widać, troszkę się zmieni kolor. I troszkę zwiększyło nam się tutaj. Oraz zwiększymy sobie propelera. Taki większy propeler w sumie ładniej wygląda. I będziemy sobie szybciej latali. Generalnie statek Needle jest już całkiem nieźle wyposażony. 652 damage'a. I możemy ruszać. Myślę, że fuel i wszystkiego mamy pod dostatkiem. I co wam chciałem pokazać, to to, że jeżeli nacisnę Shift, to statek wypuszcza pancerz. I ten pancerz chroni mnie przed obrażeniami, ale ponadto mogę sobie strzelać właśnie tutaj wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, asteroidy. I one ładują mi energię. Widzieliście ten prąd, który tutaj przebiegał. Widzę, że ten kanon nie strzela razy 3, tylko razy 1. Troszkę chyba wolniej się przegrzewa.
To lubię, to mi się w tym statku podoba, że mogę ładować razy dwa. Weźmy sobie troszkę tych asteroid, bo ich dużo wykorzystałem. I nasz cel na dzisiaj, mimo że już przegadałem w zasadzie 10 minut, a mnie tutaj czas goni, to jest wyszabrować ten statek, bo on ma modboxy razy dwa po tier 1, więc prześledzimy sobie tutaj drogę do tego statku. Muszę ominąć Wind River, które też wam chciałem pokazać, jak opędzluję, ale niestety chyba w tym odcinku nie da rady, więc dzisiaj zrobimy szabrowanie na główny statek Falconów. Przelatywałem obok niego ostatnio i powiem wam, że dostałem niezły wpierdziel. I to taki, że musiałem się zastanowić nad tym, czy warto jest tak naprawdę ich teraz atakować. Według mnie nie, dlatego się cofnąłem, żeby wzbogacić troszkę swój statek. Troszkę zregenerować tej energii. Teraz mamy na maksa. Tutaj na jakiś nas typ dziabie, ale olewamy dziadów. Nie chcemy z nimi dyskutować. Po prostu polecimy bezpośrednio do statku. Wind River nas zaprasza. Tam jest jakiś quest na dole, widzimy. Spację sobie dam, to mogę sobie myszką tutaj obracać, rozglądać się, ale to jest dosyć trudne, dlatego też tego zbyt często nie będę robił. Nasz cel jest dzisiaj... O kurde, ale potężna ta broń, jednym strzałem typa zbałamuciłem. Dobra, i to jest nasz statek. Jedziemy na pełnej tam. Po kolei sobie podlecimy. Jeden strzał. Drugi strzał. Dawaj go, dawaj go. Ej, ej, nie bałamuś mnie tak. No i nie mogę nawrócić, ale mam mało życia. Szybko, 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 uciekaj. Ale ten propeller jest dobry, mogę szybko sobie uniknąć. Dobrze, że mamy ten armor. Musimy szybko naprawić nasz statek. Dawaj, łataj dziury, łataj dziury. Nie wiem, czy zauważyliście, jak szybko mi spadł nasz hull damage, czyli wytrzymałość kadłuba. Ale radzimy sobie, zaraz opędzlujemy tych typów. Szkoda, że za każdym razem nie pokazuje mi, gdzie mogę tutaj strzelać. Znowu dostaliśmy, troszkę, ale delikatnie. Dobra, robimy abordaż! Abordaż na pełnej. Teraz weźmiemy sobie karabinek, tutaj zobaczymy, czy są jakieś jeszcze typy. Dobra, tego musimy z shotguna, bo ten ma... Oczywiście porozwalam wszystkie te. Aj, nie wziąłem shotguna, wziąłem pistolecik. Dobra, chodź tu. Musi strzelić. Jak gościu strzeli, to się ujawnia starczy. Właśnie tak jak teraz się gościu skrył, więc mamy czas na przeładowanie. Jest bałamucony. Kurde, statek jest nasz. Szkoda, że nie możemy go przejąć. I tutaj co mamy? Gold ore? Tego nie widziałem na mapie. Luma nam pomoże w tej sytuacji. Poczekamy, aż sobie tu przeleci na spokojnie. I mamy dwa modboxy. Wygląda na to, że cały statek jest w zasadzie nasz zaanektowany. To jest dla mnie dziwne, bo wydawało mi się, że powinien tutaj jeszcze kogoś zbałamucić, żeby... Aha, chyba ten statek... Oj, ty dziadu. Chyba muszę jeszcze ten statek zbałamucić. Ale to damy radę, przeskoczmy sobie. Naprawmy go też oczywiście, żebym nie dostał. Nie chciałbym paść tak łatwo. Aj, jeszcze oberwałem. Rakiety ustawiam naprzód. I z tym propelerem to ja mogę działać. Ło, wow, kurde, wbiłem się w niego jak igła, dlatego to się nazywa Needle Ship. No i co, statek jest nasz, ale jakby nie mogę go rozwalić. Niestety zawsze chyba będzie czerwony, być może później się doda jakiś element, którym będę mógł tutaj więcej zdziałać. Na ten moment nie jestem w stanie. Więc myślę, że ten odcinek przedłużymy troszkę bardziej, bo i tak się zbytnio rozgadałem.
Mamy miejsca w ekwipunku, fakt faktem mam już mało energii, ale polecimy sobie tutaj do tego miejsca i jeżeli to opędzlujemy, to myślę, że skończymy, bo to jest najlepsze w sumie, co się może tutaj dziać w grze. Czyli, oczywiście zrobiłem taką przerwę, bo musiałem sobie załyczyć, czyli pędzlowanie piratów. Generalnie wlot jest od tej drugiej strony. A tu są jakieś takie prądy, powiedzmy, morskie. Zobaczmy sobie na mapie, czy tutaj coś jest. Nie. I musimy zrobić rakiety w ten sposób. I ja teraz w ogóle nie używam mocy. To mnie po prostu tutaj wepchnęło całą siłą. Mógłbym przeskoczyć po tych małych krańcach, co my widzimy tutaj pod spodem, ale nie chcę tego robić. Ja bym chciał po prostu zacumować i zbałamucić każdego przeciwnika, jaki tutaj jest. Więc tak też zrobimy. Tu się zatrzymam. I z shotgunem wbijamy do typów, którzy nas tutaj za każdym razem bałamucą. Oczywiście gromadząc wszystko, co się da. Życia mamy całkiem dużo. Myślę, że możemy wziąć tym razem karabinek, oczywiście przeładowywując. Jest amunicja do shotguna. I gdzie mamy przeciwników? Jakby mi gra nie pokazuje. Czyli tu mamy parę rzeczy. Tu jest jeszcze kamień, który musimy zdobyć. Pewnie tam jest jakiś przeciwnik. Jest beczka, więc jak jest beczka, to będzie też dużo typów, z którymi na pewno nie chcemy dyskutować. Muszę zawsze prawym zbierać, bo jest szybciej. Są jakieś schodki, na które nie możemy wejść. Aż dziwne, że tu żadnego typa nie ma. Myślałem, że to jest jakiś rój bandziorów, a to nikogo nie ma. Co to jest? Co to za bieda? Tu jest jakiś leszczyk. Myślę, że zaraz tu się pojawi zgraja, kurdy, zwyrodnialców. A to w takim razie pozbierajmy sobie chociaż żelazo, bo z tym mamy problem. Harvest Iron. W haciendzie nic nie ma, bieda straszna. Jest jakaś bogatsza hacienda, też na schodach nic nie ma. No więc dobra, no to nie będziemy gaderować tego, bo nie wiem, gdzie są przeciwnicy. I kto ty jesteś? Harold. Who's there? Answer quickly. I hope you are not Kane's Falcon. Czy nie jesteś Kane's Falcon? Praise the sky, I thought my days were numbered. My name is Harold. Jest inżynierem i nazywa się Harold. You see, I flew from Guntown to Turtle Town, but I'm blind, so I have no idea where I am now. Leciał z Guntown do Turtle Town i generalnie jest ślepy, więc nie wie, gdzie on jest. I heard the Falcons just minutes ago. Be careful, they are probably still here. Przybyła jakaś spoja zgraja Falconów i prawdopodobnie gdzieś tu są. No i niestety, jak z nim pogadałem, to nagle z tyłka wylazło nam, o kurde, ogrom przeciwników. Więc panowie, tutaj powinno być, kurde, muzyka z Rockiego Balboły. Jakich wszystkich... O kurde! Skok, skok, skok. Tego zrobiłem z bazuki. Mało damage'a dostałem. Mamy shotguna. O jest, udało się. Jak tu bardzo ich zbałamuciłem. Nie tak, nie tak, nie tak. Ładuj, 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 ładuj. Ja pierdyle, ile ich tu? Dajcie mi jakiś grenade launcher czy coś takiego. Cholera, shotgun jest lepszy. Mało mam życia, zaraz padnę. Szybko lecz się. Jeszcze boss mi tu wyleciał. Czyli dobrze, że się uleczył. Jezu, ile bossów! Mogłem zostawić, kurde, bossów na później. Jeden strzał mam z shotguna. Dobra, nie mamy więcej amunicji do shotguna.
42 amunicji. Ten jeden ma kurde pancerz. Dwójka ma pancerz. Siedemnaście amunicji. O shit, ostatnia apteczka mi została. Szybko się schilujmy. Ej, to nie było takie łatwe, powiem wam szczerze. Już nie mam amunicji. 17 amunicji. Mogę jednak zażyć ten damage do Falcona. Co to jest? Scrap metal. Jedno życie. Chyba nic więcej nie mam, co by mnie ratowało. Może znajdę gdzieś amunicję w tych skrzynkach, bo... Nie, 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 kurde. Dobra, amunicja jest, chociaż do shotguna troszkę. Beczki się pojawiły, ja beczkę wysadziłem. Taki ze mnie, kurde, geniusz. No dobra, no to w takim razie pogadajmy sobie z tym typem i zobaczymy, czy on mi da jakąś nagrodę, mistrzu. Dawaj hajsy. They sent an ambush, sorry I'm blind and apparently became a good bait. Jestem ślepy i oni wysłali niestety pułapkę, on nie był zbyt ogarnięty. They knew that someone would come for me, it's good that you can stand up for yourself. I have a request for you, take me to the Turtle Town. Zabierz mnie do Turtle Town. Gościu się wpakował generalnie w pułapkę. Don't look that I am blind. Nie patrz na to, że jestem ślepy. I am an excellent engineer and I am collecting improbable weapons. Jestem świetnym inżynierem i zbieram super bronie. If you drive me, I will give you one of the finest creations. Jeśli go zabiorę, da mi super kurde spluwę. No to Harold, lecisz sobie do mnie na stateczek. Ja muszę generalnie stąd teraz czmychnąć. Ile mi zostało czasu? 22 minuty streama i odcinka, więc jak najszybciej lecimy na statek. Też nie chcę przedłużać, może po drodze znajdę jakąś amunicję. Mój statek gdzieś tutaj purcha. Purcha parcha. Rzeczy zebrałem, nie wiem jaki mam status kurde ekwipunku. 15 na 20, więc na spokojnie jeszcze dużo rzeczy zbierzemy. Tylko chciałbym się załapać do tego kamienia i pytanie, czy mi się to uda. Jeżeli bym na przykład tutaj tak zdryfował, powiedzmy po kancie, widzę, że gra mnie chce wypchnąć. Gra mnie chce bardzo wypchnąć stąd. O. To jest możliwość zdobycia kamienia. Nie ma tu żadnego przeciwnika. Jest tylko to. To jest dla mnie smutne. A, przeciwnicy są tutaj. Musimy ich zbałamucić, żebyśmy odzyskali cały ten teren. Więc zaraz ich zbałamucimy. Tam są prawdopodobnie jakaś rakietnica, jeden snajper. Więc to nic trudnego nie będzie. Ale ponieważ gra nas stąd wypycha i nas obija o ścianę, no to musimy stąd jak najszybciej czmychnąć. Questa wykonaliśmy. Tam coś na zielono widzimy miga. Jeżeli to skończymy, no to myślę, że odcinek też się już skończy. Dobra, leżeć gościu. Proszę mi się tu nie wparowywać. Kulturalnie, read, to możemy zostawić dla was. Tutaj coś jest. Nie wiem, dokąd mnie ta ścieżka prowadzi. A ona mnie prowadziła tu do kamienia. Jakbym się nie był w stanie dostać, ale mi się udało dostać. Tak jak widzieliście wcześniej. I jeszcze powinniśmy mieć przeciwnika jednego na dole. Więc jego tutaj zrobimy. Martwię się tym, że... Pokazuje mi, że benzyny, panie, nie masz w ogóle. Zero benzyny. Ale mamy tutaj obok... Strasznie ciasne są te nowe rakiety. Call to harvest repair kit. Repair kita jednego weźmiemy, bo to mogę sobie naprawić statek. Nie mamy benzyny, więc niestety musimy sobie wziąć kanisterek. Uzupełnić chociaż do połowy benzyną i zabić ostatniego przeciwnika, jaki się tutaj skrywa. To oczywiście rozwalam, żeby mieć podładowaną energię na maksa. Potężne te rakiety. I tu mamy jednego ze snajperów, któremu powiemy grzeczne dobranoc. I teraz, żeby przejąć ten teren, chyba muszę wskoczyć na tą wyspę, tak? Hmm.
Pokazuje mi, że przyjąłem Wind River, ale jakby nie dostałem fajerwerek. O, teraz się dostało fajerwerki. No nic, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie, nie zapomnijcie komentować i zapraszam na streamy właśnie z Black Skylands. Na razie.